Dokładnie się z wami zgadzam. Słuchajcie, no ile można się smucić, że znowu ludzkość po prostu, no nie była taka jak i ty, i ja myślałem, i prawdopodobnie taka chyba jak i Pan Bóg liczył. Znowu ta wieża Babel poplątała jakoś, nie wiem, mnie historię, tak chciałem opowiadać o samych sympatycznych rzeczach i nie wiem, czy Panu Bogu poplątała jakiś plan zbawienia, no chyba nie, ale nie było to takie najzupełniej radosne i optymistyczne, że ludzie się zebrali po to, żeby po prostu myśleć tylko o sobie, bo to wychodzi najlepiej. No i tak właśnie się skończyła ta historia i naprawdę postawmy ogromną kropkę. Każdy teraz bierze kciuk i stawia na czymkolwiek, nie wiem, no mam nadzieję, że nie jakąś farbą olejną na nowym stole taty i mamy, ale stawiamy ogromną kropkę pod koniec historii o wieży Babel i o tym, że ludzie się rozproszyli i ich języki się rozdzieliły, już nie mogli się dogadać w celu życia bez Boga. Stawiamy kropkę, uwaga. No taką specyficzną kropkę, ale ja postawiłem. Kto jeszcze postawił rękę do góry? Dobra, takie odgłosy, które tutaj słyszycie, to bynajmniej nie są odgłosy ludzi rozjeżdżających się spod wieży Babel do różnych innych krajów. Chociaż wiecie co, w sumie można by je tak określić. O właśnie tak, właśnie tak. Właśnie się ludzie rozjeżdżają do różnych innych krajów, żeby tam zakładać te kraje i żeby, zapewniam was, kiedyś na nowo, z nową tęsknotą, znowu chcieć się zjednoczyć, bo słuchajcie, Pan Bóg to, co będzie robił w dalszych opowieściach, to będzie ciągłe wzywanie ludzi, żeby się zjednoczyli i ze sobą, i z Nim, żeby po prostu byli razem. No Pan Bóg jak ojciec cały czas chce, żeby Jego dzieci dogadały się między sobą i wróciły do Niego. Właśnie taka jest instrukcja działania taty. Dzisiejsza historia znowu mówi o tym, słuchajcie, że Bóg powołuje człowieka, do którego znowu coś mówi. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale słuchajcie, to nie było tak, że ludzie stanęli sobie gdzieś poza miastem, na obrzeżu wsi, wyciągnęli ręce do nieba i powiedzieli: hej Boże! Wiesz, jest taka sprawa, bo teraz prosimy, bo jesteśmy akurat tutaj po pracy, zebraliśmy żyto, zebraliśmy owiec, upiekliśmy chlebek bardzo dobry, z kremem orzechowym szczególnie polecamy. I teraz jesteśmy gotowi, żebyś do nas, proszę bardzo, przemówił. 3, 4, mówisz ty. To tak nie działa. To nie jest to, że człowiek nagle łaskawie powie: a teraz możesz, Boże, coś dla mnie zrobić. No proszę, jestem ciekaw, co tam dla mnie zrobisz. Tylko nic takiego, co będzie dla mnie niemiłe i jakieś niespodziewane, na co nie będę przygotowany. Więc Boże, żeby to było coś fajnego, miłego i dobrego, takiego najlepiej, co znam. Ech, no właśnie, Pan Bóg w ten sposób nie działa. Pan Bóg działa w ten sposób, w jaki chce działać, czyli najlepszy według Niego, naprawdę najlepszy do człowieka. I w tym właśnie czasie, kiedy już żyli potomkowie tamtych ludzi, którzy rozeszli się na całą ziemię, oczywiście, że znaleźli się tacy, którzy byli dobrzy, byli to właśnie potomkowie Noego. I oni słuchali Boga. I oni chcieli nie tylko Go słuchać, ale za Bogiem iść. Był sobie człowiek o imieniu Terach. Jak to pierwszy raz słyszycie? No to wolicie słyszeć tylko o tych, których znacie, tak? No to Kubuś Puchatek, tak? Nie, to nie będzie o żadnych takich znanych postaciach, jakie znacie z kreskówek, ale zapewniam was, że słuchajcie, przygody tych ludzi są o wiele ciekawsze. Zresztą wiele bajek czerpie swoje pomysły właśnie z tej księgi, według której opowiadam wam tę historię. Z Pisma Świętego, które nazywamy również Słowem Bożym. Terach jako potomek Noego, czyli tego człowieka, który słuchał Boga i poszedł tam i zrobił to, co Pan Bóg prosił, a potem kazał, polecił. Terach był bardzo dobrym człowiekiem. Również żył zgodnie z tym, co Pan Bóg od niego chciał, co Pan Bóg mu przekazywał. I Terach miał syna, któremu było na imię Abram.
Braćmi Abrama byli Nahor i Haran. I mieszkali w takiej miejscowości, chyba najkrótszej nazwie na świecie. Uwaga, powtórzymy. Ur. Właśnie tak. Właśnie taka nazwa. No dobra, to spróbujmy jeszcze raz powtórzyć. Ja wiem, że tekstu do uczenia jest bardzo dużo, ale proszę bardzo, no spróbujmy. Uwaga, 3, 4. Ur. Rewelacja. Słuchajcie, ćwiczyliście? Ćwiczyliście, tak czułem, że ćwiczyliście. Mieszkali w takiej miejscowości Ur. I mieszkali i przenieśli się. Przenieśli się do miejscowości właśnie, która się nazywa Haran. I w tym Haranie Abram rozpoczął swoją przygodę z Bogiem. Abram usłyszał głos Boga, któremu mówił: Abramie, Abramie. No, słyszałem taką wersję, że tutaj prawdopodobnie ponoć Abram się zaczął rozglądać i się zapytał: kto jest w bramie? Nie w bramie, tylko Abramie. Na śniadanie? Ja nie wiem, czy nie dosłyszał, czy co. Słuchajcie, no nie wiem, może Pan Bóg był daleko, na jakiejś wyjątkowo dalekiej chmurce i Abramowi się trochę poprzekręcało, więc zadawał takie dziwne pytania. Czy to w bramie, czy na śniadanie? No, na szczęście Pan Bóg był bardzo cierpliwy i słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Zawsze jest cierpliwy. I powiedział do niego tak: Abramie, wyjdź z kraju twoich przodków, albowiem, czyli ponieważ chcę cię zaprowadzić do ziemi, którą nazwę... No jak nazwiesz, Panie Boże? Do ziemi, którą nazwę dla ciebie... No jaka to będzie ziemia, no? No poczekaj. Jezu, co za niecierpliwy człowiek. No bo zacząłeś mówić i nie wiem w końcu, do jakiej ziemi mam pójść, no? No, pójdziesz do ziemi obiecanej. A, to taka nazwa, taki kraj, tak? Nie no, ziemia, którą tobie obiecuję. Jeju, ten Abraham, no jakoś tak dziwnie. W ogóle nie wszystko rozumie, no ale... Jak już się zdecydowałem, że będę prowadził Abrama, no to nie mogę zrezygnować. Abramie, wyjdziesz z tej ziemi i będziesz szedł... A dokąd będę szedł? Będziesz szedł tam... No to w którą stronę? Abramie, będziesz szedł tam, dokąd ci pokażę. Nie rozumiem. Pamiętacie? Z Noe było podobnie. Bóg mu kazał zbudować statek, arkę i nie dał mu koła sterowniczego. Steru po prostu mu nie dał. Czyli nie wiadomo, w jakim kierunku Noe będzie płynął. Znaczy wiadomo. Dla Boga. I tyle, na ile Pan Bóg opowie to Noemu. No ale Pan Bóg takich rzeczy nie mówił Noemu. Z prostej przyczyny. Że nie było mu to potrzebne. My czasami się dopominamy, muszę to wiedzieć. Tu i teraz to jest dla mnie niezbędne. Ja to muszę wiedzieć. Tą informację muszę to kupić, muszę to przeczytać. Muszę o tym wiedzieć wszystko i tak naprawdę nie wiadomo po co. Bóg powiedział Noemu, Bóg powiedział Abramowi, że będzie go prowadził tam, dokąd chce. I właściwie tutaj się zaczyna przygoda tego, że Abram każdego dnia otrzymywał od Boga kierunek, w jakim ma pójść. Budził się i słyszał głos Boży: a teraz razem z twoją rodziną będziesz szedł... O tutaj! No, a następnego dnia Abram myślał, że no też w tą samą stronę, bo wczoraj szli tam. A Bóg mówił: nie. A dzisiaj będziesz szedł tędy. Pan Bóg nie tylko chciał Abrama gdzieś doprowadzić, ale chciał go nauczyć. Taką mu zrobił szkołę w drodze. Nie online, nie szkołę na kwarantannie, tylko szkołę zaufania Panu Bogu z dnia na dzień. Ale zanim Abram ruszył, Pan Bóg poprosił go jeszcze bardzo ważną rzecz. Otóż Mojżesz
Otóż Abram, oczywiście jak każdy człowiek w tamtym czasie, słuchajcie, w coś wierzył. Teraz spotyka się czasami ludzi, którzy mówią: a ja w nic nie wierzę, nic nie ma, nie chcę, mi się w ogóle, nie mam czasu. A kiedyś nie było tak. No każdy coś wierzył, że musi istnieć przecież twórca świata, musi istnieć ktoś, kto ten świat stworzył. No wyobrażacie sobie, nie ma, nagle trach, jest świat. No tak, no a skąd? No to już wam podawałem ten przykład. Wyobraźcie sobie, że wrzućmy do dużego słoika mnóstwo klocków Lego i potrząsajmy. Ciekawe, czy zgadniecie, po jakim czasie po potrząsaniu słoikiem pełnym klocków te klocki same ułożą się na przykład w kształt. No na przykład teraz drapię się bardzo mocno po głowie, żeby coś wymyśleć. A mogę nawet, o tak, właśnie drapanie moje po głowie. Ułożą się w jakiś ładny domek. Albo klocki potrząsane w słoiku ułożą się w jakiś po prostu fantastyczny samochód. No i wiecie, kiedy się ułożą? Nigdy. Klocki nie mają instrukcji same dla siebie. One nie wiedzą. Aha, nie no, musi... Chłopaki, klocki, hej, układamy się. Będzie domek, bo ma być domek. Klocki się same nie ułożą, a świat sam się nie stworzy taki piękny i naprawdę świetny, jaki jest. Musiał być stwórca. I wtedy ludzie wierzyli w bardzo dziwne jakieś takie religie, robili sobie różne postacie Pana Boga, bożków z gliny, z drewna, z jakichś takich materiałów, jakie mieli, z czego jeszcze, a może jeszcze z jakieś takie małe, ze słomy. No i Pan Bóg mówi do Abrama: Abramie, jestem twoim Bogiem. No i wtedy Abram oczywiście dopadł, podbiegł do tego swojego bożka zrobionego z gliny, który stał u niego na kredensie w tym pokoju po lewej stronie, wiecie, w tym takim blisko wyjścia, no i podbiega, no i patrzy na tą figurkę i no dzień dobry, to ty powiedziałeś, że jesteś Bogiem, tak? No i a ta figurka, wiecie co powiedziała? No nic, no przecież figurki nie mówią. To była figurka, zwyczajna. No i Pan Bóg znowu mówi do Abrama: Abramie, ja jestem twoim Bogiem, ale prawdziwym Bogiem. Figurka, którą zrobiłeś po południu, po zjedzeniu placka ze śliwkami, nie jest żadnym Bogiem. To po prostu jest figurka. A ja jestem prawdziwy, w niebie i w sercu. Oj, jaki to był ważny moment, kiedy Abram odkrył, słuchajcie, że to, co dotychczas wierzył, no to jest jakieś po prostu dziwactwo. No to tak, jakbym zaczął wierzyć: o lalko misia, który siedzisz na mojej półce, przynieś mi kakałko z kuchni. Kiepska sprawa, raczej się kakałka nie doczekacie. I Abram to odkrył. Zostawia te figurki. O, więcej, on je chyba wyrzuca. Uśmiechając się do nieba, mówi: Boże, jaki ja byłem głupi, że myślałem, że Bóg to jest coś, co sam zrobiłem z drewna i z gliny i ze słomy. I to było pierwsze, słuchajcie, odkrycie. Pierwsze takie świadome w świecie odkrycie. I później opowiedzenie innym. Odkrycie tego, że Bóg jest duchem, że Bóg jest niewidzialny, że Bóg mieszka w niebie, którego nie potrafimy dotknąć, w ogóle tam polecieć. To nie jest to niebo, które widzimy nad nami, chmura, że polecę helikopterem, otworzę drzwi. Dzień dobry, Panie Boże. Zastałem Boga? Nie, to nie tam. Prawdziwy Bóg mieszka w niebie, takim tajemniczym, niewidzialnym, które również jest bardzo blisko nas, w sercu. I Abram to odkrywa, mówi do całej swojej rodziny: żono moja, Saraj, bo tak miała na imię, chodź, ruszamy. I chciał też powiedzieć do swoich synów: ruszamy, bo Pan Bóg nam wyznaczył drogę do ziemi, którą, już przypominam, nazwał obiecaną. No już chciał powiedzieć do synów i nagle odkrył bardzo ważną rzecz. Nie miał żadnych dzieci. Niestety jego żona miała jakąś choróbkę.
coś na coś chorowała i nie mogła mieć dzieci. Smutno im trochę było, ale no... Co mieli zrobić? Cieszyli się tym, że żyją, że Pan Bóg ich kocha i że ich chce prowadzić. No i wyruszyli. Wiecie, ile miał Abraham lat, jak wyruszył? Wiecie, ile miał lat? Nie zgadniecie, bo nam się czasami wydaje, że nasi dziadkowie, no to już tak są pod koniec życia, to już tam się niewiele planuje. Jedynie dziadek może pojedzie na ryby ze mną, może gdzieś się przejdzie, po gazetkę i po bułki, a babcia, chociaż ostatnio widziałem, jak babcie chodzą do klubu fitness i ćwiczą tak, że ja nawet nie nadążałem. No ale Abraham miał 75 lat, jak usłyszał głos Pana Boga wzywający go: Abramie, wyjdź z tej ziemi, gdzie mieszkasz, z Haranu, i idź do ziemi, którą ci wskażę, do ziemi obiecanej. Ludzie, słuchajcie, wiecie, co to znaczy? To znaczy, że dla Pana Boga nie ma jakiegoś zbyt starego wieku. Nie ma dla Pana Boga osób, które już są do niczego, które... ty to już je masz z górki, nic już nie zrobisz, nic nie oczekuj, se posiedzisz na kanapie, włącz sobie serial jakiś taki brazylijski, ostatnio słyszałem, jest dziwny. No, właśnie nie. Dla Pana Boga każdy wiek jest wiekiem, w którym nas kocha, w którym nas powołuje, żebyśmy coś odkryli, gdzieś doszli, coś ruszyli, coś zobaczyli we własnej duszy, w świecie. Naprawdę tak właśnie jest. Abraham razem z żoną wyruszyli i zabrał też ze sobą swojego bratanka Lota, czyli syna brata swojego taty. No trochę skomplikowane, to potem się może wyjaśni. Wyruszył z Lotem i szli. No tak, tak miał na imię. Lot. I szli, rzeczywiście szli tam, dokąd Bóg chciał. Nadal nie miał steru. Nadal nie wiedział, dokąd iść kolejnego dnia. Ale Bóg wiedział i to było fantastyczne, bo dzięki temu Pan Bóg prowadził go po najlepszych pastwiskach. Także jak on szedł, jego stada owieczek i baranków robiły się coraz bardziej liczne, coraz zdrowsze, coraz naprawdę sympatyczniejsze, uśmiechnięte i w ogóle. Także słuchajcie, słuchanie Pana Boga to jest wspaniały pomysł na dobry biznes. Idąc za Panem Bogiem, nie tylko będę się dużo modlił i będą mnie bolały kolana od klęczenia. Nie. Moje serce będzie coraz bardziej wrażliwe, a moje plany co do przyszłości coraz bardziej jasne. I na dzisiaj, no niech będzie tyle, że Abraham wyruszył i naprawdę, słuchajcie, z dnia na dzień, ufając Bogu, szedł na wprost niejednej przygodzie. Już w najbliższym czasie, słuchajcie, ta przygoda się zbliża i to będzie taka trochę, no nie zdradzę wam, ale będzie przygód. No dobra, powiem tylko, że doszedł do Egiptu, ponieważ przez te kraje, które przechodził, nagle okazało się, że był głód. Więc zamieszkał w Egipcie i powiedział faraonowi, że to nie jest moja żona. A żonie powiedział: wiesz co, ja będę mówił, że nie jesteś moją żoną, dobra? Nie wiem, o co mu chodziło. No ja trochę wiem. Zdradzę wam w przyszłym odcinku. A dzisiaj to już... Zwłaszcza, że z tego, co widzę, słuchajcie, to Abraham i Saraj, jego żona, już dawno zasnęli.